Studio Lato, Monika Kuzioczapka, witam serdecznie. W ostatnią sobotę lipca Koszalinski Amfiteatr znów będzie rozbrzmiewał salwami śmiechu, a to za sprawą kabaretonu. Impreza przyciąga co roku tłumy turystów i koszalinian. Zapraszam do obejrzenia sondy. Zapytaliśmy przechodniów, czy i z czego lubią się śmiać. Można się pośmiać z bieżących spraw. Te wszystkie ich układy już nie są tak typowo polityczne, ale dotyczą przede wszystkim takich normalnych naszych rzeczy codziennych i to jest bardzo przyjemne. Ma pan jakiś ulubiony kabaret? No Koń Polski przede wszystkim, Ani Mru Mru, Formacja Szatle, nie wiem czy będą, Moralnego Niepokoju, a to są wszystko klasyki. Żarty przede wszystkim, no. A jaki kabaret pani poleca? Z Koszalina bardzo lubię. Dla pośmiania się, dla humoru, do poprawienia sobie. Można się pośmiać. Odskoczyć od codzienności, można się pośmiać, rozluźnić. Tak. Także to jest świetne. Kabaret jest potrzebny. I czego pan się spodziewa po tegorocznym kabaretonie? No dużo radości, uśmiechów, dobrych skeczów. Na ogół zawsze jest na poziomie, nigdy się nie zawiodłem. Gościem Studia Lato jest Leszek Malinowski, twórca kabaretu Koń Polski, gospodarz Koszalińskiego Festiwalu Kabaretu. Witam serdecznie. Witam. Panie Leszku, z czego ostatnio się pan śmiał? Z czego ja się śmiałem? Ja ostatnio się bardzo dużo śmieję z działań mojego pieska małego, Jack Russell Terriera, który bardzo jakby lubię go za to, że ma ciekawe cechy, ponieważ na przykład potrafi się obrazić. Tak, i na przykład jak jakiś pies tam się na niego, jakiś większy na niego warknie i tak dalej, to on odchodzi na bok, siada sobie i siedzi obrażony. Tak mi się dodaje takie właśnie fajne ludzkie cechy. Mhm. Czyli nie tylko ludzie dostarczają nam tych. Tak, to znaczy jest oczywiście tych różnych śmiesznych rzeczy. Bardzo dużo. Ja się mówiąc szczerze nie przygotowałem dokładnie na to pytanie, bo ja właściwie cały czas analizuję wszystkie śmieszne rzeczy, a szczególnie z obszaru naszej polityki i no, na bazie tego przygotowuję program na festiwal w Koszalinie. No właśnie, już 29 lipca, 23. Tak. Ale powiem tak, że tych rzeczy śmiesznych jest dużo, ale ja wolałbym je trzymać właśnie na ten czas, na ten 29 lipca. Czyli będą nowe skecze, nowe numery? Na pewno. Mhm. Oczywiście by kabaret Koń Polski przedstawi przynajmniej jeden premierowy skecz, ale myślę, że dwa premierowe. No i oczywiście będziemy w jakiś sposób starali się prowadzić tę imprezę. Mhm. Marian i Hela pojawią się? Tak, muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć, że tak, ponieważ zdarzyło nam się, że nie pokazaliśmy na festiwalu Mariana i Heli i mieliśmy z tego powodu dużo nieprzyjemności. A publiczność miała niedosyt pewnie. Tak, zaczepiali nas ludzie na ulicy i jeden powiedział, że proszę, panie Leszku, tak się nie robi. Tak się nie robi. No to ma pan nauczkę, no. Tak, mam nauczkę i teraz obiecuję panu, że będzie Marian i Hela. Dobra, to mamy. Kogo jeszcze zobaczymy na scenie? Ja myślę, że mamy bardzo fajny skład. Jest najbardziej się oczywiście cieszę z udziału kabaretu Moralnego Niepokoju z Robertem Górskim, którzy święcą triumfy w ostatnich miesiącach. Bardzo się cieszę z tego, że przyjęli zaproszenie, zmienili nawet swoje plany wakacyjne koledzy z kabaretu Młodych Panów z Robertem Korulczykiem. Bardzo lubię ich twórczość. Chcieliśmy zaprosić cały kabaret Ani Mru Mru, ale jeden z filarów wybrał Kenię czy coś takiego, już nie pamiętam, ale Michał Wójcik zgodził się wziąć udział, także będzie Michał Wójcik, będzie Ewa Błachnio, będzie tradycyjnie kabaret Rak.
ze Śląska. Jurki? Będą Jurki, tak. Będą Nowaki w bardzo dobrej formie. Będzie kabaret chyba z tak zwanego młodego pokolenia. No i myślę, że będzie fajnie. Ciekawe właśnie, czym nas zaskoczy Robert Górski. Ma pan jakieś przecieki? Jest tam kilka różnych przymiarek. Nie chciałbym zdradzać tajemnicy, ale na pewno będzie to coś, czego widzowie nie mieli okazji obejrzeć. Na pewno będą dwie rzeczy. Będzie integralny kabaret, integralny sketch kabaretu Moralnego Niepokoju, ale będzie też tak zwane, my to w kabareciarze nazywamy to tak zwane posiedzenie rządu, czyli coś, co odnosi się do zebrania jakiejś grupy ludzi, ale to niekoniecznie musi oznaczać rząd, tylko grupy decydentów, którzy pracują nad podjęciem jakiejś ważnej dla kraju bądź społeczności decyzji. I także będzie to również taki oryginalny, nowy sketch napisany przez Roberta. Będzie jakieś hasło przewodnie tegorocznej imprezy? Ja myślę, że właściwie to ja już mogę zdradzić. W związku z tym, że pokazały się plakaty, temat to Bananowa Republika. Kiedy proponowałem ten temat, to kierowałem się dwiema rzeczami. Chciałem, żeby to było letnie, pogodne, sympatyczne, a rzeczywiście, żeby miało jakiś tam, nazwijmy to, podtekst, jakieś odniesienie do naszej rzeczywistości. Myślę, że ten tytuł zawiera te dwie rzeczy. Czy oprócz śmiechu będzie też refleksja, odrobina refleksji? Festiwal kabaretu w Koszalinie jest jedną z nielicznych imprez, gdzie staramy się, aby oprócz ubawu, oprócz zabawy, był również element refleksji, element pewnego nabrania, pewnego stosunku do, nazwijmy to, rzeczywistości. I często po festiwalu spotykam się z ludźmi i oni mówią mi, że fajnie, że ten Koszalin zawsze jest o czymś. I tak się staramy, żeby było. No i amfiteatr zawsze pełny. Zawsze pełny, no mam nadzieję. Jeszcze są zapraszam bilety? Zapraszam serdecznie. Jeszcze można kupić? Jeszcze są bilety, jest również sprzedaż internetowa. No szykujemy się do tej imprezy, no z tego co słyszałem ma być remont amfiteatru i to ostatnia okazja, żeby w tym naszym starym, poczciwym, kochanym amfiteatrze koszalińskim zasiąść. Tutaj przy okazji chciałem podziękować Urzędowi Miasta w Koszalinie, a także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniego Pomorskiego za wsparcie naszego festiwalu, bo bez tego byłoby nam bardzo trudno. W tym roku transmisję przeprowadzi telewizja Polsat. Dlaczego zrezygnowaliście z TVP? No cóż, bardzo trudne pytanie. Ja powiem tak, zrobiliśmy festiwal w zeszłym roku z telewizją, z programem drugim Telewizji Polskiej i ta współpraca była, no nazwijmy to delikatnie, niedobra. Był ogromny chaos, kompetencyjny. Jednego tygodnia rozmawialiśmy z kimś, kto mówił, że on jest kompetentny, a w drugim tygodniu przychodził jakiś inny dyrektor i mówi, że on podejmuje decyzję. No, niestety, czyli nie chodziło tu o cenzurę? Tak, to znaczy, no niestety, ale no wycięto nam część tekstów i bardzo mi było przykro z tego powodu, ale już było za późno, żeby z tego uciec. Nawet w umowie mieliśmy kary za odstępstwo od tekstu, także to było dla mnie takie przykre i mówiąc szczerze, nie chciałbym już do tego wracać. Rozpoczęliśmy właściwie już w sierpniu współpracę z telewizją Polsat i jeszcze nikt żadnym ołóweczkiem, żadnym długopisikiem mi ani jednego słówka nie wykreślił. I uważam, że ja jako człowiek starej daty, człowiek, który przeżył kneblowanie
ust kabareciarzom przez poprzedni system polityczny gdzieś tam 30 lat temu. Po prostu nie chciałbym czegoś takiego znowu przerabiać. Także zdecydowaliśmy się na współpracę z Telewizją Polsat i mam nadzieję, że to wszystko się przełoży na dobrą sztukę, dobry spektakl. A ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że cóż my kabareciarze możemy zrobić? Staramy się zawsze, jeśli już używamy tej satyry politycznej, to przynajmniej w moim kabarecie nie jest to nachama, nie jest to nachalne. Ja zawsze byłem zwolennikiem teorii tego, że i cieńsza igiełka bardziej boli. I w tym roku będzie podobnie. I w tym roku będzie podobnie, mam nadzieję. Czyli 29 lipca, godzina 20. Godzina 20. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Leszek Malinowski, twórca kabaretu Koń Polski, gospodarz koszalińskiego kabaretonu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal.